2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym strażacy ochotnicy z Bukownicy uroczyście podnieśli flagę państwową i odśpiewali hymn. Tego dnia druhowie świętowali również przypadający 4 maja Dzień Strażaka. Zaczęło się od uroczystej mszy świętej, odprawionej w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Filipa i Jakuba. Po jej zakończeniu strażacy wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowali na plac przed remizą OSP. Spotykamy się dziś na uroczystym apelu z okazji Dnia Flagi Państwowej i zbliżającego się niedługo Dnia Strażaka. Uroczystości te dziś łączymy, gdyż nasza służba jest nierozerwalnie połączona z naszym państwem i niesieniem pomocy naszemu społeczeństwu. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wam, druhny druhowie, ci starsi i ci młodsi, za pomoc, za angażowanie, za każdy dzień waszej służby. Taka uroczystość to też okazja do podziękowań wszystkich, którzy pomagają nam na co dzień. Dzięki wam to, co robimy, jest dużo łatwiejsze i szybciej możemy osiągać zamierzone cele. Było odznaczenie dla zasłużonych druhów i osób wspierających działalność jednostki. Złote medale przyznane przez prezesa oddziału gminnego ZOSP RP w Grabowie nad Prosną drucha Pawła Ambroziaka otrzymali członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Bukownicy, które są dumą całej jednostki. Odebrali je Julia Smarc, Kinga Kołodziejczak, Aleksandra Fras, Natalia Siwiec, Martyna Smarc, Marcel Krzykała, Filip Szczot i Jakub Fras. Z kolei emblematy jednostki OSP w Bukownicy wręczono kandydatom do MDP – Oliwii Weiss, Lidii Kieroń, Mieszkowi Wołochowi i Witkowi Ambrożemu. Jesteście pierwszą jednostką, która zaczyna te piękne Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Cały miesiąc maj jest miesiącem Dni Ochrony Przeciwpożarowej, łącznie z Dniem Flagi, także cieszę się ogromnie, że tu jestem z wami. Gratuluję wszystkim oznaczonym, wyróżnionym. Cieszę się ogromnie, że jest tyle młodzieży, tyle dzieci, która tutaj zasila tą jednostkę i będzie w przyszłości strażakami i ochotnikami, a myślę, że może i strażakami. Z życzeniami dla strażaków pospieszyli również poseł Katarzyna Sójka, burmistrz Maksymilian Ptak i radny powiatowy Radosław Gadkowski.